Cześć! Dziś będzie grze Tiny Epic Max od Gamling Games. Nie będzie to recenzja, nie będzie to wyjaśnienie zasad, będą to pierwsze wrażenia, ponieważ zagraliśmy w grę dopiero kilka razy i nie czuję się na siłach, żeby ją jeszcze recenzować, ale będzie to pokrótce objaśnienie o tym, na czym ta gra polega i myśli zebrane po pierwszych paru partiach. Zapraszam. A zatem Tiny Epic Max od Gamelin Games. Jest to kolejna gra z serii, w której tym razem wcielamy się w rolę bohaterów, którzy będą starali się dotrzeć do takiego oto power armor, żeby się ponaparzać lepszymi pistoletami niż te, które mają na początku w swojej ręce. Także będziemy programować nasze ruchy i będziemy je programować w tym samym czasie. Mamy różne karty, które pozwalają nam przemieszczać się właśnie po naszej plaży. Ustawiamy te strzałki tak, jak nam się podoba. Możemy skakać, możemy chodzić i mamy też akcje dołączone do tych kart. Niektórych, niektóre akcje pozwalają nam na zbieranie zasobów, czyli energii i. Tutaj pieniędzy, tudzież na um, upgradeowanie, właśnie do lepszego stanu, czyli z, ma, z jednego mepla takiego do właśnie takiego Power Armor. Czy możemy, jeżeli jesteśmy właśnie w takiej Power Armor i mamy, e, jesteśmy na full health, jesteśmy, możemy się tutaj upgradeować do tego większego mecha, jeżeli e, gdzieś się na niego natkniemy na planszy. Nie musi być e, koniecznie na środku, ponieważ jeżeli z takiego mecha jesteśmy wyproszeni, to e, niestety, ale taki mech zostaje gdzieś tam opuszczone i porzucone na planszy, i my możemy sobie wtuptać do środka i się tam e, zagnieździć. No i e, oczywiście są najlepsze rzeczy, właśnie to, co Gaming Games robi w tych Tiny Epic, to są bronie, które są bardzo malutkie i które bardzo fajnie e, właśnie pasują w nasze tutaj otwory w meplach. Taki zwykły mepel ma taki oto otwór właśnie w dłoni, potem ten e, the Power Armor ma inne otwory tutaj w... E, nie wiem, co ja tu robię do góry nogami, to wrzuciłam. W każdym razie e, takie broni też so, się upgrade'ują. Taki mepel może mieć dwie podstawowe broni. E, jeżeli, broni. Jeżeli jesteście w właśnie takim power armor, możecie mieć dwie podstawowe, dwie za zaawansowane. A w dużym szkielecie tutaj takim właśnie możecie mieć cztery zaawansowane, i wtedy niech wam nie podskoczy. Chociaż nieprawda, ja pokonałam mata, który właśnie był, pozę był zbrojony w tym oto wielkim robocie, a ja jako mój właśnie mały. Power Armor z czterema pistoletami. No, rozwaliłam go. Jak programujemy ruch? Mamy taki oto stos kart i te karty mają strzałki i mają też akcje na nich napisane. Układamy te cztery karty na rundę ze strzałkami, oczywiście w kierunku takim, jak nam się podoba, tak jak ich potrzebujemy, i będziemy po kolei takie karty odsłaniać i w tym kierunku się przemieszczać. Jeżeli na danym polu nie ma nikogo, przemieścimy się na takie pole, zbieramy wtedy to, co jest napisane na takiej karcie Jeżeli natomiast na danym polu będzie jakiś tutaj nieprzyjemny kolega, to od razu stoczy się kombat i będziemy grali coś, co się nazywa się popularnie jak papier, kamień, nożyce. Na czym to polega? Niektóre z naszych broni są to bronie ataku bliskiego, czyli tak zwane melee, niektóre są to range, czyli bronie, którym można strzelać kogoś z daleka i niektóre to są bronie typu area damage, które na przykład taki, taka wyrzutnia rakiet. I one mają trzy różne symbole: jest różowy, turkusowy i pomarańczowy. I takie symbole działają na zasadzie właśnie papier, kamień, nożyce, które są wyjaśnione na każdej karcie gracza kontra ataki. Także to działa, nie jest to aż tak bardzo uproszczone, że jeżeli zagra, ktoś zagra różową kartę, a ja zagram niebieską, to, to się to wszystko wy wyzeruje. Nie, ponieważ nadal, nadal powodujemy. Obrażenia, ale powodujemy potem ich trochę mniej, jeżeli to jest jakaś konkretna broń. A czasami możemy ją w ogóle zniwelować, te obrażenia, ale my nadal zadamy te, które my chcieliśmy zadać. A czasami te obrażenia będą mniejsze, czasami większe. Także to jest trochę manipulacji, jeżeli o to chodzi. Ale to i tak cały czas jest wszystko w bardzo takim prostym duchu utrzymane, że jest to szybka gra, w której bardzo szybko właśnie ten kombat się odbywa. I mimo, że jest to główna, jakby. Składnia tej gry, że, trzeba, że jednak trzeba się gdzieś tam naparzać po tej planszy, żeby dostać najwięcej punktów i wygrać tę grę, ponieważ gra ma 8 rund. Dużą, właśnie rolę gra. Naparzanie się na tej planszy, i to jest też area control, bo chcemy wiedzieć, gdzie ustawiać nasze bomby i turecy, i gdzie zostawiamy naszego mepla, ponieważ te karty, tutaj jak widzicie, na stole mają różne um, numery, i te numery na tych kartach pokazują nam, ile punktów właśnie dostaniemy na koniec gry z takiego um, miejsca, na którym jesteśmy. Zatem jest to area control, jest to naparzanka, jest to um, arena game, gdzie po prostu się wszyscy gdzieś tam spotkają w pewnym momencie i będą się um, strzelać tudzież używać innych broni, takich jak na przykład takich oto różnych um, mieczy, tudzież wyrzutni właśnie rakiet, tudzież wielkiej pięści, która gdzieś tam nas może jakoś um, zniwelować w każdym razie. E jest to wszystko świetnie wykonane i naprawdę Gaming Games nie ma sobie równych, jeżeli chodzi właśnie o takie małe gry, które są bardzo kompaktowe i bardzo e, cały czas mają takie wrażenie większej gry, ponieważ ta gra, mimo 8 rund, ona cały czas jest w okolicach 40 minut. Zatem to nie jest jakaś bardzo szybka gra, ale jest to gra, którą fajnie wyjąć właśnie gdzieś z kieszeni, jeżeli macie tyle akurat czasu i sobie gdzieś tam w nią. Popykać. Oczywiście, tak jak wspomniałam, nie jest to recenzja. Um, to są tylko nasze pierwsze wrażenia, ponieważ zagraliśmy dopiero w tę grę kilka razy i ja się nie czuję nadal na siłach, żeby ją recenzować. Um, ale na pewno będzie wracała na stół mat. Matowi się bardzo podoba. Mat y, chciał się grać coraz więcej. Um, oczywiście ja wiem, że to jest um, kolejna seria i każda seria z reguły, w tym jak, i, z reguły, jak im więcej tej gier wychodzi, tym to wszystko robi się bardziej nudne i bardziej powtarzalne. Ale mnie się jednak wydaje, że oni to utrzymują w takim duchu, że to, to jest seria, owszem, ale nadal nadal w tej serii są, to są różne, wszystko jest uczone w jednym klimacie, ponieważ jest Tiny Epic Western, jest Tiny Epic Zombies, właśnie tajny Epic Kingdoms, czy teraz Tactics też wychodzi, gdzie się pudełką całym gra, już w pudełku się układa um, różne ty typy terenu i to wszystko się jakoś właśnie dzieje w, w taki sposób, że oni chcą napakować jak najwięcej gry właśnie w jedno pudełko i fajnie, bardzo dobry pomysł, ponieważ płacimy 25 chyba dolarów ta, ta gra kosztowała, czyli jakieś 20 kilka funtów za małe pudełko w którym jest duża gra, to jest bardzo fajne, ponieważ pakując się gdzieś na wakacje, czy gdzieś e, wychodząc nawet do parku, można taką grę zabrać i w nią zagrać w parku. Oczywiście. Ja rozumiem, że takie małe elementy, one się gdzieś pogubią, ale są przecież rozwiązania, można w jakimś pojemniczku je trzymać nawet w torebce. E, zatem nie są, to nie jest to coś strasznego. Um, i, no I jakość tych elementów, jakość wykonania tej gry jest. Jest super, ponieważ ja się, no nie spodziewałam się więcej niż to, co dostałam. Po prostu jest, są plastikowe takie pojemniczki na nasze meple, i, i te meple wchodzą w, albo właśnie w, te, w środek tego Power arm, albo właśnie wchodzą w ten tutaj em, taki w, tego wielkiego robota, i wtedy są nie do pokonania teoretycznie, ale praktycznie, jak już wcześniej wspomniałam, wiecie, że pokonać się da i tak to wygląda. Taki sobie siedzi w środku, i tutaj różne broni można do tego dołączyć. Oczywiście to jest moja ulubiona część całej tej rozgrywki, właśnie tylko wybieranie tych broni i gdzieś dołączanie ich, ich w tym. Do tego szkieletu, ale oczywiście też to nie jest tak prosto, ponieważ te bronie trzeba gdzieś tam najpierw zakupić, trzeba uzbierać na nie fundusze i trzeba mieć pewność, że nikt inny tej broni przed nami nie zakupi, zatem tak właśnie tutaj na przykład wygląda mój wyposażony we wszystko robot. Jeżeli chodzi o rozgrywkę, to nie wydawała się monotonna, wszystko było dość płynne, robiło się wszystko, wszystko bardzo szybko się działo, ponieważ każdy, jak wspomniałam, programuje te ruchy w tym samym czasie i w tym momencie wszyscy potem odsłaniają swoje karty. I po kolei wykonujemy to, co na tych kartach jest napisane. Zatem to nie jest żaden spowalniacz czasu, ponieważ wszyscy, tak jak mówię, robią to wszystko w tym samym czasie. Jest duża, duży wybór tych właśnie naszych tutaj postaci, którymi będziemy kierować, i każda z tych postaci też ma inne swoje jakieś tam właściwości. Zatem to jest też bardzo fajne. Tylko miejcie pewność, że zapoznacie się z tym. Co każda postać z Waszych przeciwników robi, ponieważ ja, ja nigdy się na tym za bardzo nie skupiam. A potem się okazuje, że dużo mnie omija, bo e, zapominam, że na przykład mat dostaje więcej pieniędzy, jak stanie na polu z pieniędzmi, um, czy ktoś tam nie dostaje aż tyle um, obrażeń, jeżeli powiedzmy wejdzie na moją minę. Zatem no, trzeba mieć e, na uwadze to, co, takie, e, co ci przeciwnicy, jakie mają specjalne funkcje, ale to nie jest jakieś nie wiadomo e, co. Nie mogę wyjąć tego mepla. A, wychodź. Zaklinował się. skubany. Chyba na zawsze zostaję w tym. Na zawsze zostanę w tym e, robocie. No wyłaś. Może odciepła się. Wypadnie. Proszę, wypadł. Także, tak jak wspominałam, to jest dokładnie to, za co zapłaciłam. To jest nie spodziewałam się ani więcej, ani mniej od tej gry. Ja jestem jak na razie bardzo zadowolona, Matt jest i jeszcze bardziej zadowolony. Zatem na pewno kiedyś e, będzie, będzie recenzja, będzie pewnie porównanie wszystkich gier, e, serii Tiny Epic, i może będzie rozgrywka, jeżeli by Was to interesowało. Zatem, Tiny Epic Max od Gamling Games. Czy warto? Jak wspomniałam, nie jest to recenzja. Ale powiem Wam pokrótce, że wszystkie gry Gaming Games, wszystkie gry z serii Tiny Epic, mają bardzo wysoko postawioną poprzeczkę, jeżeli chodzi o wykonanie tych gier. I ta gra nie zawodzi, jeżeli właśnie chodzi o jakość komponentów i ilość tych komponentów, w tak jednakże małym pudełku. Jeżeli chodzi o tematykę, to oczywiście jest oryginalna. Każda gra z serii Tiny Epic jest w zupełnie innym uniwersum, ma zupełnie inny temat, i w tym wypadku są to roboty i mechy, czyli coś w stylu Arena Game, gdzie naparzamy się. I chcemy wygrać. Jeżeli chodzi o czas tej rozgrywki, to jest bardzo jest dość krótki. Jeżeli porównamy na przykład z taką grą Tiny Epic Zombies, to ta gra jest troszeczkę krótsza, ale na przykład um, trudność tej gry jest, to znaczy zasady i to, czy łatwo się je przyswajać nie jest są dużo prostsze. Um, nie chcę tego recenzować, bo już się rozpędzam, już staram się mówić o tym, e, jak zawsze właśnie w tych kategoriach rozpatruję tę grę. W każdym razie, recenzja tej gry na pewno kiedyś się pojawi i na pewno pojawi się zestawienie gier wszystkich serii Tiny Epic. Zatem jest na co czekać i dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że ten filmik w czymś Wam pomógł i coś Wam dał. Jeżeli tak, to wiecie to zrobić, jeżeli nie, to też wiecie. Do zobaczenia. Pa!